chciałam się podzielić świadectwem. We wtorek przygotowałam sobie, tak powiem pokrótce, duży farszu na pierogi, gdzieś na 250 sztuk. Mówię, dzisiaj nie wychodzę z domu, pracuję, robię pierogi. Ale przyszło mi takie pragnienie, wiecie, ja kocham głosić Ewangelię w ogóle. Jestem ewangelistką. I mówię tak, Panie, stawiaj mi drodze na mojej drodze życia ludzi, którzy mają dziś usłyszeć Ewangelię, niech oni do mnie przychodzą. Amen. Poszłam i zaczęłam ogarniać te pierogi. No i mija parę godzin, dzwoni mi domofon, ja robię te pierogi, mam ręce od mąki, odbieram. Dzień dobry, proszę Pani, ja wpuściłam, otwieram drzwi, te brudne ręce. Ja jestem z fundacji, my zbieramy nie pieniążki, tylko takie umowy na listki. Ja mówię, nie mam czasu, posłuchaj mnie, ja mam brudne ręce, ja robię pierogi, ja mówię błogosławić. On, no dlaczego, proszę Panią. Ja mówię, nie tym razem. I zamknęłam drzwi, słuchajcie, wracam, biorę ten wałek i już czuję w sercu. Przychodzi mi myśl, a chciałeś, żebym ci przyprowadzał ludzi. I wiecie, i ten moment taki, mam brudne ręce, on już mówi, on już na pewno poszedł, od razu bombardowanie myśli przez diabła, on już poszedł, w ogóle gdzie będziesz biegła, na ten się bawi. Nie wyszłam, słuchajcie. Nie wyszłam, robię te pierogi, ale moje serce wie, że postąpiłam źle, nie ma potępienia, to też wiem. Mówię, no dobra, mija te parę godzin, rozmyślam o tym chłopcu, mówię, był w wieku mojej córki. Ja mówię, może miał usłyszeć dzisiaj Ewangelię właśnie ode mnie. I ja mówię, pomyliły mi się priorytety. Ja mówię, pierogi stało się ważniejsze niż dusza człowieka. Ja mówię, klops, pokutuję. Ale nie dało mi dalej spokoju. Jest 20, przyjeżdża Gosia Bańczyk, dzwoni, Gosia wchodzi na herbatkę. Ja mówię, słuchaj Gosia, ja chcę ci spokutować. Ja opowiadam jej tą całą sytuację, tak jak teraz wam. I mówię, wiesz co, ja pokutuję Gosia przed tobą, bo mówię, zobacz, pierogi stało się ważniejsze. A ja mówię, a ja w sercu chciałam ogłosić tą Ewangelię. I wiecie, dzwoni domofon, 20 godzina. Ja odbieram, dzień dobry, ja z fundacji. W tym momencie, kiedy powiedziałam do Gosi, że pokutuję, patrzę na Gosię Bańczyk, mówię, Gosia, to on. Otwieram drzwi, on patrzę z kierownikiem, ja zapraszam. On, zapraszam do domu, posłuchaj, cię przepraszam. Ja w ogóle dzisiaj mówię, pogoniłam ciebie, ale siadaj. Ja mówię, najpierw wy powiecie, potem ja. Ja mi siedzę, bo ja już... On o tych listkach, ja okej, okay. Ja mówię, to teraz ja. Ten kierownik siedzi, patrzy na niego, bo mi już mało czasu, ja mówię, ja będę szybko. Po pierwsze, no ja nie dam na listki, bo wiecie, ja jestem chrześcijanką i moja wspólnota, mój kościół w ogóle buduje w Afryce dla dzieci sierociniec. Ja mówię, ja mam już poukładane w głowie i moim priorytetem jest prędzej tam dać niż tu, to jedno. A drugie, wiecie co, my znamy Jezusa. I on w ogóle tak siedzi, ale my musimy, a mnie nie posłuchaj, nie jesteś tu przypadkiem. Ja mówię, to jest do ciebie ta Ewangelia, ty miałeś nie usłyszeć, on siedzi i patrzy, ja mówię, wiem co myślisz, ja mówię, nieważne co myślisz, bo ten dzień zmieni twoje życie. I Gosia siedzi obok, a ja ich tam ewangelizuję i ja piłam 18 razy, ale Jezus i tak dalej, pomodliłam się, ty przyszłeś dzisiaj i tak w skrócie, a ten chłopak siedzi i widzę jak w swoim sercu, jak coś się z nim dzieje, ten jego kierownik skacze. W ogóle Łoszczyn go, wiecie, po prostu cały, nie, jestem niewierzący, ale jestem dobry, ja mówię, nie ma ani jednego sprawiedliwego w ogóle. I do tego, i dalej, i ja skończyłam i Gosia, słuchajcie, Gosia Bańczyk, pełna odwagi, siedzi, Gosiu, powiem to, zobaczyłam wojownika Bożego, mówię, wow, jak ich przewangelizowała, jak im wyłożyła w ogóle temat religijny, to ten chłopiec mały się skurczył, bo on chyba właśnie był w takim klimacie, wiecie, takie świadectwo, mówię, Gosia, w szoku jestem, słuchajcie, oni wyszli, ten dzień zmieni wasze życie, mówi na pewno, wariatka w ogóle, ja mówię, nie będziesz spał, zobaczysz. Oni wyszli, ja Gosia, modlitwa, haba, szaba, rababa, ojcze, wysyłam za nimi aniołów, pomodliliśmy się, wiecie, to było takie piękne, Ewangelia żyje, ale jeszcze wam powiem jedno świadectwo, takie szybciutkie, były nasze nabożeństwa na dworzu. Ja poszłam tam z takim nastawieniem serca, ojcze, że proszę pokazuj mi ludzi w ogóle, do których ja mam podchodzić i mówić. W ogóle bardzo chciałam konkretów, bardzo chciałam takich po prostu perełek, żebym wiedziała, że to jest konkretnie. I przyjechała taka dziewczyna i ja już wiedziałam, że ja mam do niej powiedzieć słowo. I w ogóle powiedziała mi takie słowo, wiecie, typowo religijne, można powiedzieć, Jezus cię kocha. I w ogóle, ale to wypłynęło w ogóle z mojego serca. Ja ją zatrzęsła, ona się prawie popłakała. Wiecie co, to był początek i w ogóle Duch Święty mówi, módl się za nią. Ja zaczęłam się za nią stawiać. Wzięłam odpowiedzialność za człowieka, wiecie, modliłam się o nią i w ogóle to pociągnęło szereg konsekwencji. Ta dziewczyna jest dzisiaj na najlepszej drodze, żeby oddać życie Jezusowi. Mam z nią relację, dzwoni, dzisiaj tu miała być, nie widzę jej. Co? Cześć! Dojechałam w ogóle w super. I wiecie,
Bóg mi położył na serce, jestem taka szczęśliwa, bo to jest ta jedna osoba. Druga osoba, to słuchajcie, drugie świadectwo, teraz to było właśnie na naszym nabożeństwie, tacy harlejowcy, że tak powiem, z Kórek byli i też mi Duch taką babkę położył święty i w ogóle podeszłam do niej i zaczęłam mówić jej w ogóle takie kawałki ze swojego życia jak mija, bo to się tak naprawdę kupy nie trzymało, tak można by było powiedzieć, ale te kawałki właśnie dotknęły jej serca. I Duch przeze mnie mówił. Wiecie, kiedy się poddajemy, to czasami sobie myślę potem, co ja gadałam w ogóle, ale wiem, że to płynął Duch. I ta kobieta, słuchajcie, ona mi przytuliła, jeszcze pochodziła po boskami, po plecach i popłakała się. W ogóle historię ma, nie będę tu dzisiaj mówiła, wierzę w to, że będzie z nami. Wzięła mi numer telefonu, ja przyszłam do domu, stanęłam przed Bogiem, Ojcze, ja się za nią modlę. Wzięłam odpowiedzialność za kolejnego człowieka, zaczęłam się za nią stawiać, modlić. Ona od razu do mnie zadzwoniła, ja jej Ewangelię, ona mówi, próbowałam religijnych rzeczy, a Duch Święty mu widziałem, ja jej prostą Ewangelię, łącznie z piekłem, wszystko tak jak jest, wyłożyłam jej po prostu, powiedziałam jej prawdziwą Ewangelię i ona, w ogóle zaczęło się to składać, ona też chce przyjechać do kościoła. Słuchajcie, to jest niesamowite, kiedy skupiamy się na tym, co Rafał powiedział, i bo ja tak Rafała bardzo obserwowałam, kiedyś do nich pojechałam i on miał tam taką mapę, ja tak zobaczyłam, Boże, jak jest pokładany. Ja też kiedyś taka byłam, ale w świecie, w innych rzeczach, a on ma wszystko, tu ewangelizowałam, tu byłam, tu plan działania. Słuchałam, jak on mówi, jak on głosi, przypatrywałam się, co robię nie tak, jakie błędy popełnił. Ja skupiałam się, wiecie, na tym, co cielesne, a nie na królestwie. Kiedy zaczęłam skupiać się na Bogu, wzięłam odpowiedzialność za drugiego człowieka, to Pan zaczął prostować moje ścieżki i rzeczy same zaczęły się układać bez mojego udziału. A tak to, wiecie, byłam jak taki motel z przyczepionym kamieniem i chciałam lecieć. Mówiłam, pastorze, łaska ciała, halleluja na nabożeństwie. Ja za chwilę wychodziłam do modlitwy, bo byłam po prostu w takim stanie. Wiecie, to jest moje świadectwo i cieszę się, że jesteś dzisiaj. Chwała Bogu.